Siemanko wszystkim, z tej strony Migao, no i w tym odcinku na tym kanale postaram się przedstawić kilka kolejnych bardzo ciekawych informacji prosto z świata Fortnite. No ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu tego oto filmu na tym kanale, to chciałbym wam szybko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, jak i też subskrypcję z dzwoneczkiem, no i pamiętajcie też o wpisaniu unikalnego kodu twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli Migao2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w kolejnym odcinku, tak jak te dwie osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego oto filmu na tym kanale, czyli oczywiście kilku kolejnych nowości prosto z świata Fortnite. A więc jak sami dobrze wszyscy wiecie, dokładnie 2 dni temu w godzinach popołudniowych do gry Fortnite został wprowadzony nowy sezon 3 rozdziału 3 i jak sami dobrze wszyscy wiecie, sezon ten jest sezonem tak zwanego luzu, co oznacza, że w tym sezonie fabuła gry lekko zastopuje i gracze będą cieszyć się różnymi nowościami niepowiązanymi z fabułą tej oto gry. Oczywiście fabuła już w późniejszym czasie tego sezonu na pewno ruszy do przodu i poznamy więcej szczegółowych informacji na temat legendy, czyli Jonesa wraz z Fundamentem, którzy razem podczas wielkiego wydarzenia kilka godzin przed startem obecnego nam sezonu wskoczyli do punktu zerowego w celu odnalezienia Geno oraz tej postaci, która pojawiła się na samym końcu zwiastunu tego obecnego nam sezonu 3. Teraz jednak nie zajmujmy się tym tematem i nadal pozostańmy przy zmianach, nowościach oraz wyciekach, jakie kryje dla nas nowy sezon 3 rozdziału 3 i ostatnia aktualizacja 21.0, ponieważ poza rzeczami, które już pojawiły się w grze i które przedstawiłem wam na live, jak i na pierwszym filmie po starcie sezonu, to w plikach gry kryje się jeszcze mnóstwo ciekawych informacji, które dzisiaj wam przedstawię. Cały ten temat zaczniemy sobie chyba od najważniejszej dla każdego gracza w nowym sezonie rzeczy, czyli oczywiście nowego zestawu startowego, jaki ma pojawić się w grze w obecnym nam sezonie, i osoby, które jeszcze nie wiedzą, to co sezon na samym początku do gry twórcy dodają do sklepu z przedmiotami specjalny zestaw, który zawiera przedmioty kosmetyczne oraz dodatkowe fałdolce. Przykłady takich zestawów, które pojawiały się w poprzednich sezonach, macie teraz w tle tego filmu i jak widać są to naprawdę bardzo ciekawe zestawy, które zazwyczaj poza fałdolcami, których jest aż 600, zawierają dodatkowo skina wraz z dodatkowym plecakiem, kill-offem, no i czasami jakieś malowanie do broni, a ten zestaw, który ma pojawić się teraz do gry, prezentuje się w taki oto sposób. Jak widać jest to skórka, która prezentuje się naprawdę bardzo ciekawie i tym razem do zakupu będziemy mieli specjalnego skina, tak jakby ninja, przynajmniej wygląda na ninja. Do tego wszystkiego mamy podwójne zbieraki, które prawdopodobnie będą do wyciągnięcia z plecaka, który prezentuje się też naprawdę bardzo ciekawie, a poza tym mamy jeszcze do zdobycia, tak jak wspomniałem wcześniej, 600 fałdolców. Za zakup samego zestawu wszyscy gracze będą musieli zapłacić dokładnie 15 zł i tak jak już wspomniałem wcześniej, będzie on dostępny na samym dole sklepu z przedmiotami w miejscu, w którym znajdują się wszystkie dostępne obecne zestawy i jeżeli macie tam teraz poprzedni zestaw startowy, to niebawem zamiast tamtego zestawu będzie wyświetlała wam się grafika z tym nowym zestawem. Nie jestem do końca pewny, kiedy zestaw pojawi się w sklepie z przedmiotami, ponieważ w plikach gry poza informacją o tym, że są to przedmioty przeznaczone na zestaw startowy i możemy się o tym dowiedzieć z plików gry, to nie wiem kiedy twórcy dodadzą go do sklepu z przedmiotami, ale stawiałbym tutaj na to, że zajmie im to około tydzień od startu sezonu, więc spodziewajcie się go już w ten weekend w sklepie z przedmiotami. Oczywiście jeżeli nie pojawi się w ten weekend, to pojawi się troszeczkę później, ale na pewno skórka ta zawita do sklepu z przedmiotami kilka dni przed pierwszą aktualizacją sezonu, a dodatkowo zostaniemy o tym poinformowani w specjalnym komunikacie, który będzie wyświetlał się zaraz po zalogowaniu bezpośrednio do gry w Fortnite w informacjach, które znajdują się po prawej stronie. No i tak, jak zawsze mam dla was konkurs na kilka takich pakietów startowych, które możecie wygrać dosłownie całkowicie za darmo i żeby wziąć udział w konkursie, trzeba standardowo zostawić łapeczkę do góry pod tym filmem, zostawić też suba z dzwonem na kanale, wpisać kod Migao2 w sklepie z przedmiotami, a w komentarzu pod tym filmem zamieścić komentarz, w którym podacie wasz nick z gry i to w sumie wszystko. Wyniki konkursu pojawią się dokładnie dzień po pojawieniu się zestawu w sklepie z przedmiotami, a to ile zestawów wylosuje zależy tylko i wyłącznie od was, ponieważ co każde, dajmy na to 300 łapek pod tym filmem, macie do wygrania dodatkowy zestaw na filmie w dniu konkursu, a ja sam od siebie daję wam 2 zestawy i pozostałe będą w przypadku przekroczenia 300 łapek, no i tak dalej. Jednakże to nie koniec zestawów, jakie pojawiły się w plikach gry po najnowszej aktualizacji 21.0 i tym razem twórcy gry zaraz po starcie sezonu 3 postanowili nam jeszcze przedstawić nowy, też tak zwany zestaw startowy, który jest przeznaczony dla osób, które chcą kupić ratowanie świata, a sam zestaw dla nich prezentuje się w taki oto sposób. Jak widać, zestaw na ratowanie świata wygląda bardziej kozacko niż ten zestaw startowy, ale już wam tłumaczę dlaczego. Zestaw, który widzicie w tle dla osób z ratowaniem świata, jest droższy od pakietu startowego, dlatego też zawiera lepsze przedmioty i jest tam między innymi skin, plecak, kill-off, talony do ratowania świata i na sam koniec najlepsza rzecz, czyli zadania na 1500 fałdolców. Wszystkie te przedmioty mogą zdobyć osoby, które zakupią nowy zestaw, tak jakby startowy na ratowanie świata i pakiet ten również tak samo jak zestaw startowy, ten za 15 zł niebawem trafi do gry, ale nie wiem kiedy dokładnie i dodam od razu, że obydwa zestawy mogły pojawić się już w sklepie z przedmiotami, ponieważ odcinek ten nagrywam w poniedziałek, a film na kanał trafia dopiero we wtorek. Więc jeżeli twórcy gry wprowadzą jeden albo drugi zestaw
zestaw do kupienia, od razu poinformuję was o tym w przypiętym komentarzu pod tym odcinkiem, dlatego też polecam sobie teraz zejść do komentarzy i sprawdzić, czy przypadkiem nie pojawiła się tam żadna ciekawa informacja na temat tych dwóch zestawów, a teraz przejdziemy sobie jeszcze do jednego bardzo ciekawego tematu, który pojawił się ostatnio na Twitterze. A dokładniej mowa tutaj o nadchodzącym nowym wydarzeniu lata, które w grze Fortnite pojawia się niezmiennie co roku i już wam mogę powiedzieć teraz, że mniej więcej pod koniec czerwca w grze pojawi się wydarzenie z darmowymi nagrodami, które możecie zdobyć za wykonanie zadań i jest tam chyba około 14 nagród, a dodatkowo każdego dnia w grze pojawia się jakiś inny tryb okresowy, który jest przez 24 godziny. Obecnie, żeby poznać informacje na temat tego wydarzenia, musimy poczekać na aktualizację 21.10, czyli pierwszą wielką aktualizację obecnego nam sezonu, ponieważ to właśnie po niej poznamy wszystkie informacje na ten temat, ze względu na to, że druga aktualizacja trafi końcem czerwca, więc wątpię, aby w niej pojawiły się informacje na wcześniej wspomniany temat. No i co ciekawe, rok temu w grze Fortnite podczas tego samego wydarzenia był kosmiczny, tak jakby sezon, czyli wydarzenie wtedy nazywało się kosmiczne lato, a teraz w grze mamy tak jakby sezon luzu, więc wydarzenie te powinno, i tutaj podkreślam, powinno nazywać się luźne lato. No i przy okazji, jeżeli ktokolwiek z was chciałby zobaczyć więcej szczegółowych informacji na temat tego oto wydarzenia, ponieważ postaram się dla was przygotować jeszcze niebawem taki odcinek, w którym podsumujemy sobie wszystkie informacje na temat tego wydarzenia, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie po prostu wydarzenia. Jeżeli serio zobaczę dużo komentarzy o takiej treści, to niebawem nagram dla was specjalny odcinek, w którym postaram wam się przedstawić wszystkie najważniejsze informacje na temat tego wydarzenia oraz co dokładnie wprowadzi te wydarzenia bezpośrednio do gry, a dodatkowo każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszko. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nowego zestawu startowego dla osób, które grają w Battle Royale, jak i oczywiście dodatkowo dla osób, które chcą zakupić Ratowanie Świata. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym, jak i innymi tematami będę informował was na bieżąco w kolejnych moich odcinkach na tym kanale, tak więc też nie zapomnijcie o tej subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ktokolwiek z was ma jakieś bardzo ciekawe informacje prosto z świata Fortnite i chciałbym je przedstawić, żebym ja mogę wam przedstawić na kolejnym moim odcinku na kanale, to wszystko podsyłajcie na Discorda bądź Instagrama, a linki do nich macie w opisie tego filmu na kanale. No i przy okazji w komentarzach pod tym odcinkiem dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tym zestawie startowym i czy wy zakupicie zestaw za 15 zł, gdy trafi do sklepu z przedmiotami. No i co, na sam koniec tego oto filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, jak i pamiętajcie też o tym, że jutro o godzinie 18:05 na tym kanale pojawi się nowy odcinek z Fortnite'a, a ja wam dziękuję za oglądanie tego oto filmu i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na tym kanale. Yo!